ekscentryczny, kochany i pierwsze skrzypce grał w domu. W małżeństwie pierwsze skrzypce. Trzy słowa, które kojarzą mi się z ojcem. Nonkonformizm, żywiołowość i wiara we własne siły. Wielkim artystą był. Malował przepięknie. Był bardzo dobrym przyjacielem, uczynnym i wesołym człowiekiem. W Pałacu Kawalera w Świerklańcu otwarto wystawę In Memoriam Mirosława Ogińskiego. Przygotowało ją Stowarzyszenie Wrazidlok. Mirosław Ogiński ilustrował książki poświęcone Górnemu Śląskowi. Stworzył wiele wydawnictw powiatu tarnogórskiego. Liczne foldery, albumy, druki ulotne zostały wzbogacone jego rysunkami, akwarelami, grafikami. Ilustrował też cykle artykułów historycznych, które ukazały się na łamach tygodnika Gwarek. Jak Mirosława Ogińskiego zapamiętali najbliżsi przyjaciele? Każdy artysta ma jakieś etapy swojej twórczości, fascynuje się czymś, inspiruje się jakimiś artystami innymi i Mirek tak samo, można podzielić jego twórczość na etapy. Nim doszło do malowania architektury i akwareli, to najpierw interesował się twórczością Jacka Malczewskiego, którego bardzo fascynował, symbolizm pokochał. Potem były kościółki drewniane, podhalańskie. Dzisiaj właśnie na tej wystawie w Świerklańcu przypomniała mi się mała anegdotka. Kiedy oglądałem te wszystkie obrazy, które ojciec malował, to pamiętam, jak tata zawsze zabierał nas w jakiś weekend albo na wakacje w pewne miejsca. I wszystko to wyglądało w ten sposób, że zazwyczaj jechaliśmy do jakiegoś miejsca, to był jakiś stary kościółek albo opuszczona jakaś stara budowla i tam tata siedział i rysował, a my wokoło biegaliśmy, szaleliśmy, szukaliśmy jakichś różnych zabaw, atrakcji, a tata tylko siedział i rysował od początku do końca. I jak tata skończył, to wtedy wszyscy mogliśmy się spakować do samochodu, pojechać na obiad. Tak miło spędzaliśmy czas i dzięki temu, że w ten sposób oto spędzaliśmy czas, to poznałem wszystkie kościółki w okolicy całej Małopolski. I teraz jak gdzieś jadę w góry, to przypominam sobie te czasy, kiedy siedziałem koło tego kościółka i bawiłem się z moim rodzeństwem, a ojciec siedział i rysował kościółki. Fascynował się Szyszkin. I jeździliśmy wtedy do lasu i Mirek malował wszystkie piękne korzenie, piękne drzewa. Najczęściej były bezlistne, żeby tą koronę uchwycić. To była zazwyczaj grafika, ale nad grafiką potrafił siedzieć parę dni, żeby taki korzeń powstał. A potem już ukochał architekturę drewnianą, architekturę Górnego Śląska, Dolnego Śląska. Ukochał architekturę pałace bardzo lubił malować i wszelkie elementy związane z Tarnowskimi Górami, które ubóstwiał. Oglądając pracę Mirosława Ogińskiego, zwróćcie Państwo uwagę na ich wymowę, na ich pełną optymizmu kolorystykę, bardzo wyrazistą, jeśli chodzi o pracę akwarelą wykonywane. W trakcie oglądania wystawy zwróćcie również Państwo uwagę na obrazy cztery, które są dołączone, a których autorem jest syn pana Mirosława, Michał Ogiński. Rozpoznacie te prace po pierwsze ze względu na ich gabaryty, bo są znacznie większe niż obrazy jego ojca. Są to w większości portrety. Bezcennym jest to, że Mirek Ogiński przekazał swój talent swoim dzieciom. Chciałem powiedzieć, że jestem bardzo dumny z tego, że był moim ojcem, mimo że był bardzo, jemu bardzo dużo zawdzięczam, właśnie wszystko zawdzięczam jemu. I od szkoły licealnej, do której mnie jakby
wprowadził, czyli do Liceum Plastycznego w Katowicach, poprzez studia w Cieszynie, Wydział Artystyczny, na które mnie też jakby wysłał, powiedział, że tam mam studiować. Począwszy jeszcze od Sokołowska, do którego mnie wysłał, żebym nauczył się roboty, jak on to powiedział, żebym się nauczył pracować właśnie w cerkwi prawosławnej. I muszę powiedzieć, że bardzo mi go będzie brakowało. Staram się mu dorównać nie tylko życiowo, ale też twórczości artystycznej. Mój ojciec zabrał mnie do Liverpoolu, bo tam mieszkał mój brat oraz moja siostra. I jak oni wychodzili do pracy, to my z ojcem zostawaliśmy w Liverpoolu. Ani ja, ani mój ojciec nie znaliśmy angielskiego, ja tam trochę. I mój ojciec sobie obrał za cel zwiedzanie wszystkich wystaw, które były wystawione w Liverpoolu. I trafiliśmy na wystawę, no nie byle kogo, bo Rembrandta. I mój ojciec koniecznie chciał uwiecznić jego pracę na zdjęciach, bo był wielkim fanem tego artysty. Niestety nie można było robić zdjęć w tym muzeum, co ochroniarze mu komunikowali, jednak on na ich informację, że sorry sir, you can't take a photo here, on zawsze mówił, że I don't speak English, i oni dawali mu spokój i machali na to ręką, że robi sobie zdjęcia, bo no, nie potrafili się z nim dogadać, no więc on zawsze jak coś robił, wiedział, że nie można tego robić, to potem udawał blondynkę i zawsze tak się wymigiwał z sytuacji i był mistrzem takich sytuacji. Mirkiem współpraca układała się cudownie. Cudownie to znaczy, że on mnie napędzał, a ja jego. Ja go zaraziłem demonami śląskimi i zaczęliśmy współpracować na poziomie literackim. Ja pisałem, a on do tego robił przecudowne rysunki do tych wszystkich moich książek, które były o demonach. To Mirek rysował, Mirek rysował, malował. Od początku takiej tej mojej wydawniczej kariery, można powiedzieć, czyli od Utopców Doliny Dramy począwszy, a skończywszy na historii srebrem pisanej, czyli opowiadań takich historycznych o Tarnowskich Górach. Mirek Ogiński był istotą bardzo ciekawą, bo był człowiekiem pełen energii był. No i myśmy się tak uzupełniali. Czasami on mnie poganiał, czasami ja jego poganiałem. Były takie momenty, że on mówił, pisz szybciej, bo ja skończyłem już jeden obrazek i muszę malować następny. Ale takich ciekawostek jeszcze o Mirku, które warto wspomnieć, taka ciekawostka łącząca go tutaj z jakimś biznesem, to jest to, że on był twórcą znaku firmowego Zakładów Mięsnych Wojtacha. Wspólne planery z Mirkiem to było coś fajnego. Myśmy właśnie z Mirkiem spędzali ten czas wolny, dlatego mam tak miłe o nim wspomnienia. Mirek mnie zaraził też miłością do tej sztuki, ponieważ ja, pomimo że jestem wykształcona plastycznie, na pewien czas zaniechałam trochę malowania i Mirek we mnie po prostu to na nowo obudził. Był bardzo człowiekiem uczynnym. To też muszę powiedzieć, muszę to zaznaczyć, że on, jeżeli mógł pomóc, to on każdemu pomógł. I to był taki człowiek. On po prostu, jeżeli potrafił pomóc, to potrafił. Szybciej mówił niż myślał, to właśnie na tym tle różne niesnaski były, bo on coś tam palnął i potem się okazało, że kogoś tam obraził albo komuś powiedział coś za dużo i czasem były takie różne komiczne sytuacje, że potem trzeba to było odkręcać, ale taki był Mirek. On był szybki, był wesoły, był pełen życia. I tak do samego końca, praktycznie do ostatnich dni. Ostatnimi laty byłam bardzo w bliskich stosunkach z Mirkiem Ogińskim, żeśmy się przyjaźnili. Ja jestem również malarką. On był dla mnie takim mistrzem. Dużo się od niego uczyłam i jeździliśmy razem na plenery. Chciałam powiedzieć, że Mirek to był człowiek taki
chętny do obcowania z kulturą. Jak gdzieś jakaś wystawa się pojawiała, czy jakieś inne wydarzenia kulturalne, on zawsze był chętny, żeby wziąć w tym udział. I często właśnie z nim też jeździłam na takie różne imprezy, na różne wystawy, bo jak nikt nie miał ochoty się wybrać na taką imprezę, to Mirek zawsze chętnie jechał. Także ostatnie czasy naprawdę znajomość z nim mnie bardzo artystycznie wzbogaciła. Mirosław Ogiński był osobą zupełnie nietuzinkową. Co prawda poznałam go na jego funkcji urzędniczej, ale był takim urzędnikiem, że właściwie urzędnikiem nie był. Dlatego bardzo dobrze się nam jako stowarzyszeniu współpracowało z panem Mirosławem. Byliśmy na jego plenerze, jeszcze wtedy nie wiedząc, jakiego formatu jest człowiekiem, na plenerze, który odbywał się w Zielonej w Kaletach. Tam go poznaliśmy. Później zaczęliśmy współpracować na niwie takiej stowarzyszeniowej. Pisaliśmy wspólnie projekty. Pan Mirosław nam dużo podpowiadał, pomagał. Z takiej ciekawostki powiem, że umawialiśmy się od lat na wspólne testowanie nalewek. Zakończyło się to wymianą przepisów sprawdzonych, bardziej lub mniej. Do degustacji nie doszło. Może w innym świecie się jeszcze spotkamy.